Dzień dobry, witam państwa serdecznie na webinarium, które będzie dotyczyło wolontariatu w szkole. Wolontariat w szkole, jak to zrobić? Ja nazywam się Małgorzata Leszko, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej. I mam dzisiaj w studiu wspaniałych gości: siostrę Rozalię Grzelak ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Warszawie. Dzień dobry. Agnieszkę Gajewską z Warsaw Montessori School. Witam Państwa. I Andrzeja Miałkowskiego z XIX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Dzień dobry. Słuchajcie, chciałabym zacząć w ogóle od tego, jak zaczęła się Wasza przygoda z wolontariatem? Jak to się stało, że zajmujecie się wolontariatem w szkole? Bo myślę, że wolontariat to jest taka, taki obszar, w którym to, kto się nim zajmuje, jest równie ważne, jak to, co się w nim dzieje. I chciałabym zapytać, jak to się stało, że, że staliście się opiekunami wolontariatu w szkole. Siostro. W moim przypadku było to tak, że kiedy rozpoczęłam pracę w naszej szkole rok temu. E, wolontariatem zajmowały się katechetki. W związku z tym aut, e, automatycznie również była to moja e, działka, e, ale sama miałam już też doświadczenie wolontaryjne e, w czasach swojego liceum. E, kiedy byłam wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży. Jak u Was? U mnie wpłynęło kilka rzeczy. Na pewno to, że sam też zajmowałem się, sam byłem wolontariuszem w okresie licealnym. Dziś było to też dla mnie ważne, żeby promować. Taki sposób aktywności wśród uczniów. Druga rzecz, która na to wpłynęła, to to, że jako psycholog szkolny ja nie zupełnie mam taki stały kontakt lekcyjny, powiedzmy, z uczniami. Też często zajmuję się tymi sprawami trudniejszymi, różnymi, które, które są i bardzo mi brakowało takiej pozytywnej aktywności, którą można z uczniami w jakiś sposób robić, co można, jak można z nimi nawiązać kontakt, jak być, jak współpracować z nimi jakoś tam warsztatowo. i w w ogóle w czasie wolnym też, tak? I stąd, stąd był pomysł, aby z koleżanką zająć się opieką nad szkolnym wolontariatem. Dla mnie sprawy społeczne są generalnie rzecz biorąc ważne. Może też dlatego, że uczę wiedzę o społeczeństwie. E, prywatnie też e, kilka razy brałam udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Już jako nastolatka zresztą w liceum, w którym uczy e, teraz kolega e, i także już z moimi dziećmi. E, I w, właściwie w szkole mieliśmy różne akcje, ale nie było takiego stałego klubu wolontariatu. E, I gdy dostałam informację z Centrum Edukacji Obywatelskiej o programie kto na ochotnika, po prostu postanowiłam wziąć w nim udział i te zadania bardzo ułatwiły tak naprawdę formalizację mhm. i różne akcje w szkole. Czyli właściwie u Was zaczęło się od działań, a dopiero później no, zyskało taką formalną ramę wolontariatu. Tak, tak dokładnie mhm. tak było, tak była potrzeba, żeby to sformalizować bardziej. Jesteście naprawdę ekspertami, ekspertkami w swoich dziedzinach, więc chciałabym też zachęcić Państwa, którzy nas oglądają, do tego, żeby zadawać pytania na czacie. Bo myślę, że to jest dobra okazja, żeby, żeby uzyskać jakąś poradę, ale też jesteśmy otwarci na, na Wasze, na Państwa komentarze, więc śmiało piszcie i mam nadzieję, że będzie jakaś przestrzeń też na rozmowę tutaj z osobami, które są u nas w studium. I chciałam zacząć z Wami rozmowę od takiego tematu, jak akcje wolontariackie, bo w pracy, naszej pracy z nauczycielami. Właściwie to jest taki temat, który się pojawia nieustannie i budzi naprawdę bardzo duże emocje. Czy robić te akcje, czy nie robić, czy one mają sens, czy nie mają. I wiem, że tutaj też jest zróżnicowane grono i, opini znaczy, i opinie zróżnicowane, ale też doświadczenia macie zróżnicowane w tym temacie. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Ja mam bardzo mieszane uczucia, dlatego że z jednej strony e, wolontariat akcyjny to jest sięganie właściwie do kieszeni rodziców bardzo często e, i często wtedy mylimy wolontariat z działalnością charytatywną. Jednak takie działania akcyjne też mogą nauczyć dzieci różne rzeczy, dlatego że wtedy ich puszczam trochę na głęboką wodę i to oni muszą przygotować e, informacje do rodziców, przygotować plakaty w szkole, poinformować kolegów, koleżanki o tym, że cokolwiek się dzieje, przygotować miejsce zbiórki, potem to zapakować. E, więc tak naprawdę też zdobywają pewne umiejętności. No i najważniejsze jest to, że mają poczucie sukcesu e, i widzą natychmiast rezultaty swojej działalności. A to rozumiem, motywuje. Tak, bardzo mm -hmm. ich motywuje i tak naprawdę uczniowie lubią wolontariat akcyjny, mam takie wrażenie, bo jednak coś się dzieje. Mm -hmm. U was było trochę podobnie, prawda? Wnioski macie trochę podobne? Trochę tak. Na pewno ja byłem też, na początku jak zaczynałem w ogóle pracę jakąś taką nad naszym szkolnym kołem wolontariatu, no to byłem zdecydowanie przeciwnikiem akcji i zbiórek. Bardzo chciałem, żeby pójść w działania długoterminowe, projektowe. No, praktyka pokazała mi, że nie do końca to powinno być w ten sposób, przynajmniej, przynajmniej w mojej szkole. A w po pierwsze no, kalendarz roku szkolnego trochę narzuca jednak jakiś, y, jakąś taką zmienność, to znaczy takich momentów, kiedy jest czas na spokojną, długotrwałą pracę, no, jest dwa w roku powiedzmy. Później te wszystkie przerwy świąteczne, feriowe jakby też y, wpływają na to, że ta długotrwała y, praca jakaś projektowa nad jedną rzeczą jest trudniejsza. Poza tym zbiórka, y, akcja y, no, jest, może być czymś bardzo różnym, a daje też szybki właśnie fajny efekt, mhm. który motywuje Motywuje, motywuje generalnie, generalnie dzieciaki do tego, żeby, żeby coś zrobić. Czasami no, oczywiste wręcz akcje, czy takie, które nie chcielibyśmy się już włączyć, bo to takie proste i ograne. Nie... Tak. Tak. Mhm. Okazuje się, że świetnie motywują grupę i są na przykład świetnym początkiem. I u was jaka to była akcja? Taka... No, przypadkiem teraz okazało się na przykład, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak? że utworzenie sztabu było akurat dla naszych uczniów czymś istotnym. No akurat teraz jeszcze czekamy na rejestrację, więc spokojnie. Ale, ale generalnie, że było to, było to czymś ważnym, że chcieliby do tego wrócić. To było kiedyś w szkole, jak się okazało zresztą. Przed, przed spotkaniem mieliśmy okazję chwilę porozmawiać, że, że to ty tworzyłaś u nas pierwszy, pierwszy sztab w 19. Zbieżność przypadkowa. No, Zbieżność przypadkowa. Dokładnie. W naszym przypadku jeszcze było troszkę inaczej, bo chociaż wol wolontaria tak formalnie działa właśnie już od poprzedniego roku, to wcześniej akcje, w jakie się włączyliśmy, były poza szkołą. E głównie to był wolontariat związany z wydarzeniami sportowymi, e gdzie wolontariusze mieli proste zadania, ale to rozdawanie medali, a to dbanie o to, żeby e sportowcy mieli e napoje i tego typu sytuacje. Co cieszyło się ogromną popularnością wśród dzieciaków. Raz, że mogli wyjść ze swoją energią poza szkołę, poznać też innych wolontariuszy, inne środowiska szkolne, także no i uczestniczyć w czymś dużym wydarzeniu w mieście. Dopiero w tym roku rozpoczęliśmy wolontariat akcyjny w szkole. Jesteśmy w trakcie drugiej takiej akcji. Wolontariusze angażują się w to. Bardzo chętnie. Mhm. Natomiast mi się wydaje, że też trzeba szukać jakiegoś złotego środka. Mhm. Bo jeżeli będziemy mm, zbyt intensywnie ten wolontariat gromadzić tylko w szkole na akcjach, no to zmęczymy i wolontariuszy, i rodziców, i siebie nawzajem. Mhm. Myślę, że to jest ważne. Co ty mówiłaś, Agnieszka, też o tym, że. Że to jest może ważne też, jak się robi ten wolontariat, i to, że akcja nie jest, ak jest akcji nierówna, i jeżeli dajemy w tej akcji też przestrzeń na rozwijanie różnych umiejętności, na różne zadania, to ona też może mieć taki wymiar i wychowawczy, i edukacyjny, i jakiś taki kształtujący w ogóle, prawda? No tak, jeżeli... właśnie mi się wydaje. Mhm. Dzięki. A z takich rzeczy właśnie mniej oczywistych, bo myślałam, że to byłoby też dobre, żeby osobom, które oglądają nasz webinarium, też pokazać, jak, jakie inne działania mogą być wolontariatem. To chciałam was zapytać o. O, tutaj mamy. Kilka takich działań wypisałam, które gdzieś się pojawiały czy w szkołach, z którymi współpracujemy, czy o których gdzieś tam słyszeliśmy, że na przykład poprowadzenie przed takiego spaceru historycznego dla mieszkańców dzielnicy to może być jakaś forma wolontariatu, że takie korepetycje rówieśnicze, czy w ogóle, w ogóle jakaś wymiana doświadczeń między i umiejętności między uczniami to jest wolontariat, że warsztaty naprawy rowerów to jest wolontariat, że segregacja śmieci, tak, warsztaty segregacji śmieci dla na przykład młodszej klasy to może być wolontariat, ale też że. Że uczniowie w szkole robią coś na rzecz innych uczniów, na przykład robią kącik ciszy w szkole. To też może być forma wolontariatu. Czy wy macie jakieś takie przykłady też działań, które są nieoczywiste, może takie mniej sztampowe, powiedzmy, niż taka klasyczna akcja ogólnopolska, w której uczniowie właściwie wchodzą w taki już pewien, no pewien bardzo jasny wzorzec, co mają zrobić. Prawda? Te zadania są takie delegowane z góry, że tak powiem. Ja troszkę może troszkę z tego, troszkę z innego podwórka, ale mhm. doświadczenie krótko w takiej współpracy ze szkołą specjalną, tak, w której nauczyciel, nauczycielowi, opiekunowi wolontariatu bardzo zależy, zależy czy zależy i zależało na tym, aby jego uczniowie też nie tylko byli odbiorcami działań wolontarystycznych, ale również byli wolontariuszami. Mhm. Tak? I tutaj w pewnym sensie właśnie potrzeba, potrzeba matkowy na tak? To znaczy w momencie, w którym wiadomo specyfika funkcjonowania dzieci z upośledzeniem głębokim, umiarkowanym jest, jest inna, dzieci, młodzieży, tak? czy, czy już często osób dorosłych, ale no mogą się sprawdzić na różnych polach, w tym na przykład pomocy rówieśniczej, tak? I tutaj, tutaj wiem, że te pomysły właśnie koncentrowały się głównie wobec takich innych niesztampowych form, form właśnie wolontariatu, ale równie ciekawych, tak? Czyli właśnie takiego przykładowo kolegi, kolegów, którzy będą pomagać jedni, drudzym, nie wiem, osoby, które są sprawne, tak? Osobom, które są mniej sprawne fizycznie, mhm. czy na przykład poruszają się na wózku. To było takie dla mnie też inspirujące, mhm. że wokół tej społeczności szkolnej w takiej sytuacji można było też, też, też wykorzystać. to. Tak? Hmm, że to ważny ten kontekst tego, że osoby, które zwykle są odbiorcami działań wolontariackich, tutaj są też po prostu czynnymi takimi tak, aktorami. Tak, hmm. szczególnie jeśli umiemy ten wolontariat szerzej właśnie, hmm. tak, jak, tak jak mówisz. W naszej szkole sprawdzają się dwie formy takiego wolontariatu w środowisku szkolnym. Jedna sprawa to jest to, że... Dzieciaki młodszym klasom organizują gry planszowe w czasie świetlicowym, kiedy dzieci tam czekają na zajęcia lub po prostu czekają na rodziców. Dzieci, które moim zdaniem same powinny, wymagają jeszcze opieki, mobilizują się maksymalnie, żeby swoją ulubioną grę po prostu zachęcić do niej, do niej innych uczniów, co jest po prostu urocze, jak się to też obserwuje, a one świetnie się w tym czują bardzo dobrze się bawią. No, i są z siebie dumne, że faktycznie tym młodszym dzieciom mogą też coś zaproponować. W tym roku też pokazały się dziewczynki, które w zerówce czytają bajki. I co ciekawego, też uczennice klas szóstych dogadały się ze swoim byłym przedszkolem i tam chodzą po prostu do przedszkola i tam również czytają dzieciom bajki. Zapewniają im czas zupełnie bez naszej inicjatywy. Same poszły do pani dyrektor, do wychowawczyni odpowiedniej grupy. I po prostu tam są wolontariuszkami. Mhm. Ale to jest, jak mówisz, byłym przedszkolu własnym, tak? Własnym, do którego same chodziły. Znają ten teren, więc czując się tam pewnie, mhm. często jeszcze panie, które były ich opiekunkami, są tam nadal wychowawczyniami, więc y, mają pewną śmiałość y, do tego, aby mhm. przyjść, poprosić, y, powiedzieć, że mają taką ideę. No i faktycznie to się kręci. To myślę, że jest niesamowity przykład też pokazujący, jak bardzo y, czasem uczniowie, ucznicy, tak jakby w... W tym szkolnym wolontariacie nabierają jakieś takiej pewności czy jakiegoś takiego poczucia sprawczości, które potem się przekłada na to, że nie tylko w przyszłości chcą coś robić, ale że już teraz właściwie tak jakby poza szkołą, z własnej inicjatywy podejmują jakieś działania. Tak, to jest, to jest niesamowite. Zwłaszcza, że to jest szkoła podstawowa. To Właśnie większość wolontariatów poza szkołą to jest od 14, 16, 18 roku życia. Tutaj mówimy tak naprawdę o dzieciach, nawet jeżeli one już myślą, że są dorosłe. A tutaj jedna klasa szósta, własna inicjatywa, odwaga tego, żeby wyjść no, pewność siebie w tym, że dadzą radę, no, jest to imponujące i niesamowicie też nas cieszy, kiedy widzimy, że one się faktycznie rozwijają w tym wolontariacie świetnie. świetnie. generalnie wolontariat na rzecz społeczności szkolnej też jest mhm. dla mnie bardzo ważne, bo buduje też e, jakby społeczność szkolną. E, jakby w tamtym roku zaczęłam trochę od e, takiej edukacji młodzieży, że wolontariat to nie jest tylko pomaganie e, komuś z zewnątrz, e, nie wiem, biednym dzieciom a, albo chorym osobom, tylko mogą też działać na, e, jakby dla siebie. Więc teraz jesteśmy w trakcie organizacji samopomocy koleżeńskiej. To była inicjatywa e, moich uczennic. E, na razie trochę brakuje nam jeszcze śmiałości tych młodszych uczniów, e, żeby się zgłosić. E, i... Po prostu o jakąś taką pomoc, ale już zaczynają rozumieć, że to może być ciekawsza forma niż spędzenie kolejnej godziny z nauczycielem mm -hmm. na dodatkowych zajęciach, albo, albo w domu, z rodzicami. Druga rzecz to też mamy jakieś różne działania i pomysły na jakieś zorganizowanie eko dnia. Kilka dni temu był dzień praw dziecka więc dziewczynki z ósmej klasy zorganizowały taką króciutką dosłownie akademię, ale to było bardzo fajne, bo porozmawialiśmy trochę o, tym, o tych prawach dziecka, e, jakby to też buduje jakąś tam świadomość społeczną na pewno tych moich dzieciaków. E, więc właściwie Halloween to też kolejna okazja, przygotowali super Dom Strachów dla młodszych. E, więc też jakby forma zabawy, ale przyszły mhm. dziewczyny przed szkołą, e, żeby zaadoptować salę, więc tak naprawdę różne okazje i wykorzystują e, tak naprawdę swoją jakąś pomysłowość. Czasami oczywiście te pomysły e, są rzucane, a potem nic z tego nie wychodzi. Też tak bywa niestety. Myślałeś, o tym porozmawiamy. E, na pewno tak, e, dokładnie, ale, ale są też rzeczy, które po prostu się udają, oni też mają taką, takie poczucie, coś się zadziało, jest, jest fajnie, ktoś im w tym momencie podziękował, docenił, mhm. e, więc jakby ja jestem jak najbardziej za. Świetnie. To mam nadzieję, że też to, co tak słyszę w tych Waszych wypowiedziach, to jest też to, żeby trochę zaufać uczniom w tych pomysłach, że niekoniecznie zawsze nasze pomysły są najlepsze, tylko czasem to mogą być pomysły uczniów zarówno takie, które skąd już są, tak jak ten Woś, i że oni jednak to właśnie to, tego chcą, i takie pomysły zupełnie ich zupełnie oddolne, tak jak to Halloween, czy jak to, żeby pójść do własnego przedszkola. Mhm. Dzięki. My przygotowaliśmy, prowadząc program rozwoju wolontariatu. Trochę takie kryteria dobrego wolontariatu, konsultowaliśmy je trochę z grupą y, różnych nauczycieli, ale też... Potem to było dla nas ciekawe, że zobaczyliśmy, że kiedy zbieraliśmy od młodzieży postulaty, co dla nich jest ważne w angażowaniu się, to właściwie one się jakoś też pokryły w dużym stopniu. I chciałam też, kilka z nich tak wybrałam, pomyślałam, że chciałabym od Was usłyszeć, czy wy uważacie, że to jest ważne, a jeżeli tak, to, to jak to wygląda u Was, czy coś w tym jest też trudnego. I taką pierwszą rzeczą, która, która jest taką sprawą mocno organizacyjną, tak naprawdę, w wolontariacie, to jest trochę coś, co jest takim wyzwaniem związanym z pewnym osamotnieniem y, takiego opiekuna wolontariatu w szkole. Myślę, że to jest coś takiego, co nam się bardzo często powtarza w pracy z nauczycielami, że... Ci opiekunowie wolontariatu często są tacy, mają takie poczucie, że są trochę sami, że ta rola w szkole jest niekoniecznie doceniana, że jest oczekiwanie, żeby robić wolontariat, a nie zawsze jest wsparcie. Ponieważ dzisiaj wiem, że spora część naszych odbiorców to są dyrektorzy szkół, więc myślę, że to jest też jakaś taka dobra okazja, żeby trochę o tym powiedzieć. Jak to zrobić, żeby ten wolontariat był oparty na współpracy szko w szkole? Jak to u Was wygląda? W naszym przypadku, gdyby nie było tej współpracy, to ja sobie tego nawet fizycznie nie wyobrażam. Mhm. Chociażby z tego powodu, że szkoła nie jest duża i fizycznie nawet nie, nie byłoby sali, w której właściwie no po prostu nie, nie funkcjonuje sala wolontariatu. My także nie mamy swojej własnej sali przedmiotowej. Więc gdyby przy organizacji różnych zbiórek, czy akcji, czy nawet spotkań wolontariatu, gdyby nie było życzliwości innych nauczycieli, nie miałybyśmy w ogóle przestrzeni, żeby cokolwiek rozwinąć. Z młodzieżą, więc mm, no, tak, mamy też tą dobrą sytuację, że faktycznie jesteśmy dwie. E, Czyli odpowiedzialne, jesteście wy dwie. Tak, odpowiedzialne, odpowiedzialne mhm. w ogóle z, z góry za wolontariat, plus życzliwość nauczycieli ogromna w tym, żeby faktycznie pewne rzeczy, które fizycznie są nie do zrobienia, gdzieś tam rozłożyć po mniejszych kątach. Mhm. Nie, no, bez tego sobie szczerze mówiąc, nie wyobrażam. Znaczy ja uważam, że w ogóle wsparcie wychowawców jest niezwykle istotne. Ja jakby zajmuję się wolontariatem u siebie w szkole, nie mam klasy wychowawczej. Między innymi też dlatego, że mam ten wolontariat, bo to jest jakby też dużo roboty z tym tak naprawdę. I Czasami mam jakieś różne pomysły, akcje, więc nawet w swój wolny dzień akurat w danej szkole wysyłam przypominajkę wychowawcom, przypomnijcie uczniom, albo sprawdźcie, czy coś zostało zrobione, i tak naprawdę no bez tego to byłoby rzeczywiście niemożliwe. I też bez wsparcia dyrekcji, a czasami pozwolenie na wyjście ze szkoły w trakcie zajęć, żeby coś zrobić, bo nie zawsze wszystko da się zrobić po lekcjach przed. 1 listopada pojechałam z moimi dzieciakami na cmentarz brudnowski, żeby porządkować kilka grobów. tak, Miało być zaniedbane, ale generalnie rzecz biorąc to jakoś tak się mocno rozprzestrzeniło. Oni chyba 50 grobów z liści oczyścili, zapaliliśmy znicze. Mamy też takiego naszego patrona szkolnego, właściciela kamienicy, w której, w której nasza szkoła się mieści i właściwie tak, tak w okolicy wszystko było wyczyszczone i było bardzo, bardzo fajnie, bo też ludzie im dziękowali, jakby ich pracę, ale jakbyśmy nie mieli pozwolenia dyrekcji, żeby wyjść w trakcie zajęć szkolnych, no to też nie wyobrażam sobie, żeby jechać zaraz z młodzieżą o godzinie 16 e, jesienią na cmentarz. Tak? Tak. Myślę, że to też jest jednak e, warto pamiętać, bo często też rozmawiając z nauczycielami o tym wolontariacie, to słyszę taki mm, komunikat, że to powinno być po lekcjach, że czasem to jednak jest trochę nierealistyczne oczekiwanie, że oczywiście co do zasady wolontariat to jest angażowanie się w czasie wolnym, ale z różnych powodów organizacyjnych czasem to jest bardzo trudne i gdzieś ta wyrozumiałość też, życzliwość jest tak, potrzebne. to na pewno. Hmm. A u Was, Andrzej, jest jakaś współpraca w kadrze? Ja sobie myślę o dwóch aspektach tego. Pierwszy, taki prowadzenia w ogóle wolontariatu mm -hmm. z, z kimś, tak? To znaczy, właśnie kiedy, no zawsze kiedy są dwie osoby, nawet na warsztat, spotkanie z uczniami, mm -hmm. w ogóle na przedstawienie jakiejś sprawy na Radzie Pedagogicznej jest łatwiej. Czujemy to wsparcie, jest nam jest tam lżej, więc na, na pewno zachęcam. Warto szukać jakiejś takiej właśnie bratniej duszy, w cudzysłowie, tak? która, która gdzieś, gdzieś to z nami pociągnie. Natomiast yy, no, osobna kwestia tej współpracy w kadrze, w gronie yy tutaj no, to też jest, jest na pewno istotne. U nas działa, uważam, całkiem fajnie, chociaż oczywiście e, cały czas też o to dbamy, rozmawiając z różnymi mm. przedmiotowcami, prezentując jakieś nowe, nowe pomysły, zachęcając do tego, pokazując, że ten wolontariat jest bardzo różnorodny, można go ugryźć mm. z różnych stron. Nie? I że jakoś też, myślę, wzmacnia tak naprawdę jednak funkcję szkoły taką, którą się uznaje za podstawową, czyli tego tak, uczenia, które tak, tak. jest też edukacyjnym doświadczeniem. Mhm. To myślę, że w temacie współpracy ważne jest też pytanie o rodziców czy wy w ogóle jakoś współpracujecie też z rodzicami włączacie ich czy jaka jest w ogóle um, jaka jest, jakie jest wasze myślenie o tym jaka powinna być rola rodziców w wolontariacie szkolnym jeśli jakaś. Czy na pewno powinni e, rozumieć i wspierać e, dzieciaki. Mm. I tutaj ja mam tutaj to zrozumienie i wsparcie, ale tak naprawdę rodziców angażujemy chyba najbardziej e, w tym wolontariacie tak, akcyjnym, mm -hmm. e, bo wtedy bez ich wsparcia akcja byłaby zupełnie nieudana. Mm. E, ale tak e, czasami sami organizuje jakieś e, na sprzątanie okolicy, wtedy muszą przyjść przed szkołą. To też widzę, że jednak rodzice jakby rozumieją tą potrzebę, wspierają, zachęcają te dzieciaki. To tak naprawdę jest bardzo ważne. Mhm. Tak, to co też zauważamy w naszej szkole, to chociaż że ten wolontariat jeszcze raczkuje bardzo, to jednak same dzieci dają nam odzyw, że rodzice są całym sercem z nimi. Mhm. Po, każdych, po każdym spotkaniu dzieci mówią, że no opowiadałem mamie, opowiadałem tacie. Mówią, że to dobry pomysł. A my mówimy, no, no fajnie. No, no to, jest, to jest jakiś odzew też, że, że rodzice są, że wspierają, że chcą wiedzieć też, co się dzieje i że ten wolontariat też nie jest im obojętny. Czyli też to zaangażowanie nie musi polegać na, na jakimś takim aktywnym działaniu, ale też na w ogóle takim komunikacie wspierającym, że to jest potrzebne, ważne. Jasne, tak? motywacji definitely. dziecka też do tego, bo to no, zawsze akceptacja rodziców w tym, że dobrze robisz, jest, jest bardzo Ujność potrzebna. Między szkołą i domem. Dokładnie nie? tak. Andrzej, czy w liceum rodzice są w ogóle w wolontariacie jakoś, czy raczej trochę... nie ma takiego już? Generalnie chcielibyśmy pewnie trochę bardziej, żeby byli i też, też szukamy na to jakiegoś, jakiegoś rozwiązania. Nie jest, nie jest to też takie proste, bo wiadomo, rodzice pojawiają się w liceach głównie wtedy, kiedy no, jakaś tam sytuacja ocenowa tak. powiedzmy jest, jest trudna. Chociaż nie tylko oczywiście, to bardzo dużo zależy od tego jak sobie tą współpracę ustawimy, na pewno tutaj jeszcze dużo przed nami, gdybyśmy chcieli, chcieli włączać e, w to rodziców. E, ale no tak sobie też na przykład teraz ja wiem, wiążę jakieś duże nadzieje jeśli chodzi o wośp, tak, który mógłby mhm. być, e, taka, e, taka impreza towarzysząca temu może być właśnie okazją do dościągnięcia nawiązania dobrej relacji z kilkoma mhm. rodzicami. Dzięki. Przypomniało mi się o tym, jak jedna z naszych szkół, Szkoła Podstawowa 340, z którą współpracowaliśmy, rozwijała wolontariat w klasach 1-3 i myślę, że to też jest bardzo ciekawe, bo wiadomo, że takie dzieci, które są zupełnie jeszcze małe i tak naprawdę właśnie same często potrzebują tego wsparcia mhm. i tej opieki, że trudno im się angażować tak w taki sposób, jak na przykład osobom w szkole średniej i tam takim sposobem był tak po prostu wolontariat rodzinny w szkole, to znaczy to, że, że po prostu nawet te zebrania wolontariatu tego klasy 1-3 odbywają się wieczorami po to, żeby właśnie dzieci mogły wrócić do domu i przyjść z rodzicami, I przychodzą tak naprawdę wspólnie i też angażują, angażują się wspólnie. I dla, dla rodziców no oni też mówią czasami o tym, że to jest taka forma spędzania wartościowego czasu z dziećmi w ogóle, że robią coś wspólnie i że to jest ten czas też, kiedy te relacje rodzinne się po prostu jakoś wzmacniają i nawiązują, więc też myślę, że. Da się pewnie też promować takie stereotypy, że właśnie no. dla małych dzieci nie ma miejsca w wolontariacie. E, dzięki. E, a też jeszcze przypomniałam też, że inna szkoła z kolei, z którą współpracowaliśmy, oni w, włączali rodziców w taki nietypowy sposób, że um, rodzice po prostu prowadzili zajęcia wolontarystycznie, mm -hmm. że też rodzice mogą być wolontariuszami w, w wolontariacie szkolnym jakby, i też się angażować w taki sposób po prostu na rzecz szkoły, czy na rzecz społeczności szkolnej. Słuchajcie, drugą... Super. Przepraszam, chciałaś coś dopowiedzieć? Że super sprawa. Tak, super, tak, tak, Oczywiście wiem, że to też jest trudne i generalnie różni są też rodzice i te relacje ze szkołą czasem są takie... W yy, yy, drugą taką rzeczą, o której myśleliśmy, jak myśleliśmy o tym dobrym wolontariacie, to jest różnorodność. Myśleliśmy o tym, że no, uczniowie i są bardzo naprawdę różni i bardzo różnych rzeczy potrzebują. Yy, jak u was się ta różnorodność przejawia? Czy ja właściwie od tego zaczęłam? Pierwsze spotkanie e, klubu koła wolontariackiego. Mm. E, poprosiłam uczniów, żeby napisali na kartkach a w pierwszej kolejności, czym chcieliby się zająć, gdzie oni widzą swoje miejsce, jak oni w ogóle widzą wolontariat. A I tak naprawdę w trakcie tych... Y no, prawie cotygodniowych spotkań. E, Tej łączy akurat wolontariat z samorządem, więc e, gdzieś tam się ciągle spotykamy, tak naprawdę. E, oni mają swoje różne pomysły, bo też każde dziecko jest inne. To tak jak my mamy różne zainteresowania, mm -hmm. to i oni, tak jak jeżeli chodzi o samopomoc koleżeńską, no niestety nie każdy może udzielać takiej pomocy. E, mm -hmm. Też nie każdy by chciał. E, więc e, też mamy no, tak naprawdę szereg różnych e, pomysłów i oni mają mnóstwo pomysłów. Ktoś się interesuje ekologią. A ktoś inny tak naprawdę y, y, lubi wychodzić ze szkoły i lubi taką aktywność bardziej fizyczną, więc y, tak naprawdę to jest, to jest jakby potrzeba, żeby była ta różnorodność. Mm -hmm. też, czyli to jest takim rekomendacją, jest taka diagnoza w ogóle tej grupy, która przychodzi, tak? To tak, fajnie. tak naprawdę, czego oni oczekują, jak oni to widzą i jakie są ich mocne i słabe strony. To też jest ta kolejna rzecz, którą powinniśmy, mi się wydaje, na początku określić. Oczywiście e, wbrew pozorom uczniom jest ciężej określić swoje mocne strony <coughs> z nami, niż, niż te słabe, więc to jest też tak takie bo fajne pochowanie. codziennie. <noise> tak. codziennie <chowawcze> od <noise> e, ćwiczenie. E, ale w tym momencie rzeczywiście można poznać ich, e, ich potrzeby, ich oczekiwania. Bo też chyba nie ma nic gorszego niż narzucanie z góry. No to teraz idziemy zrobić to. W tym momencie bardzo ciężko jest znaleźć wsparcie. Jeżeli wychodzi to od nich, albo takich nakierujemy delikatnie, to wtedy tak naprawdę oni mają satysfakcję i też większą moc, moc sprawczą, i też poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje. My przyjęliśmy taką taktykę, że na pierwszym spotkaniu też dzieciaki wypełniają ankietę, czy to ma być właśnie wolontariat stały, czy akcyjny, jakie są ich za zainteresowania. I na pierwszym spotkaniu nigdy nie podajemy żadnych przykładów akcji, mm -hmm. czy żadnych działań, jakie mogliby podjąć, tylko mówimy, OK, macie teraz dwa tygodnie, rozejrzyjcie się po okolicy, rozejrzyjcie się po szkole, rozejrzyjcie się po internecie i powiedzcie, w co chcielibyście się zaangażować. Mm -hmm. y I... Potem t, na, na każdych spotkaniach pytamy ich najpierw zawsze o to, czy znaleźliście coś nowego albo co Wam się udało przez ten y, czas od ostatniego spotkania rozpocząć, y, działać, zrobić. No, i właśnie w, dzięki temu wychodzą takie akcje jak to czytanie w przedszkolu, czy, czy planszówki w świetlicy. Tak, czy, To jest tam, właściwie świecy pomysł, bo na początku wydaje się, że przez to jest trochę wolniej. Jakby mm -hmm. jest wrzesień, połowa września kończy się wrzesień <laughs> Ale już czas i myślą. nic <laughs> się nie dzieje, tak, bo oni myślą, bo oni szukają. E, albo mają pomysły, które są zupełnie nie, nierealne. Tak jak moi strasznie by chcieli wyprowadzać psy. Mm -hmm. e, żeby zostać wolontariuszem na paluchu, trzeba no, mieć mm -hmm. lat 18. Niestety. E, więc jakby ja ich tak e, trochę. Musiałam sprowadzić na ziemię, co najmniej kilkakrotnie, że jednak tego się nie uda zrobić, e, ale, ale właśnie wtedy, jakby to wychodzi od nich, to jest. No właśnie, warto poczekać czasami, mm -hmm. mając swoje pomysły w zanadrzu i tak sugerując <słuch> z drugiej strony. Znowu ze schroniskiem my mieliśmy taką sytuację, że też, no bo to zwierzęta, no to dzieci uwielbiają. Zwierzęta, no ale też granica wieku jest tutaj nie, nieprzekraczalna. Natomiast jedno dziecko namówiło rodziców, że właśnie z nim sam co weekend czy co jakiś czas do tego schroniska jeździ, no, jest taka możliwość, że no, już nie jest samo. Wolontariuszem faktycznie staje się też rodzic, o czym wcześniej zapomniałam, ale jednak no, to też była i jego inicjatywa, i praca w domu, mhm. jak to zrobić, żeby to się jednak udało. Mhm. Super. Czyli też taki pomysł tak naprawdę na jakieś zaangażowanie właśnie też rodziców w jakiś tak sposób jest. taki. Andrzej, u ciebie różnorodność Różnorodność od początku gdzieś o nie odbaliśmy w tym sensie, że um, a gdzieś... Ponieważ moje zainteresowania wolontarystyczne były troszkę inne niż koleżanki, więc też przedstawiliśmy różne, wtedy jak, jak zaczynaliśmy, przedstawiliśmy w sumie takie dwie opcje, w które możemy się zaangażować. Teraz z perspektywy czasu w tym roku zaczęliśmy zupełnie inaczej, trochę z taką właśnie tabula rasa jakby, czyli dajemy więcej czasu na rozruch, dajemy właśnie czas na, na pomysły uczniów. Ja mam takie skojarzenie, że to czasami trochę utrudnia też... Mm, ale to nie znaczy, że nie jest ważne, utrudnia integrację grupy, mm -hmm. bo jednak kiedy zbierają, zbiera się na przykład dużo, szczególnie młodzieży licealnej, która już trochę nie przechodzi dla samego faktu bycia wolontariuszem jako takim, bo mm -hmm. mm, powiedzmy, że tutaj już taka o, mówienie o niemu klubie jednym wolontariatu, tak, czy o tym, że e, tworzymy jakieś, jakieś takie jedno koło, nie jest już dla nich aż tak istotne, jak e, po prostu udział w konkretnych akcjach, e, konkretne maty, rozwijanie. Maty tak. Też pewnie, tak, tak, tak. Mhm. tak. E, I wtedy no, to, to trochę utrudnia, kiedy na jedna grupa jest w jedną stronę, mhm. druga w drugą, ktoś tam są w ogóle tacy wolni strzelce, ale. Też da się to zrobić, tak? My akurat y, gdzieś staramy się to jakoś wypośrodkować przede wszystkim rzeczywiście ich słuchamy. Słuchamy, a no, co jeszcze pewnie będziemy mieli okazję, y, gdzieś wrócić do tego przy temacie samorozwoju, tak. który na pewno będzie Tak Jest. Przy tej różnorodności jeszcze bardzo ciekawą funkcją wolontariatu, którą w tym roku obserwujemy, jest też ta funkcja wychowawcza. Y, miałyśmy chłopców, którzy, no sportowcy w sensie piłka nożna tam czas wolny zawsze na świeżym powietrzu i chcieli swój wolontariat oprzeć na pomocy przy właśnie dodatkowych zajęciach sportowych przyniesienie jakichś tam bramek sprzętu pokazanie młodszym uczniom ćwiczeń ale opiekun tych zajęć powiedział tych chłopców nie wezmę bo oni się na lekcjach zachowują tak że ja ich dodatkowo jeszcze nie chcę. To my oczywiście przekazałyśmy <grymne> informację, tą informację, także fajny pomysł, ale nierealny przy ich zachowaniu, co zaowocowało znowu poprawą zachowania. <grymne> że skoro zachowanie mi ma przeszkadzać w moim wolontariacie, o którym marzę, no to trzeba tutaj coś zmienić i faktycznie to pomogło. Super. Ja też sobie myślę o tym, że... Tak często um, wolontariat jest tak, przekaz o wolontariacie jest tak kierowany w taki sposób, który właśnie tych chłopców trochę zniechęca, bo jednak jesteśmy tak, żyjemy w takim społeczeństwie, które gdzieś tam kojarzy taką pomoc, pomaganie innym bardzo tak kobieco i że chłopcy jak słyszą taki przekaz, że będziemy robić zbiórki charytatywne. Oczywiście nie wszyscy, ale że myślę, że część osób to zniechęca. I to jest na przykład fajne, że jest taka przestrzeń na ten wolontariat sportowy, czy na, czy na jakieś inne obszary, które może na początku mogą być takie łatwiejsze czy ciekawsze dla różnych osób. Żeby się zaangażować, nie? Że, że ważne jest to, żeby też właśnie z tego powodu chociażby tworzyć taki przekaz, bo, bo często mam wrażenie, że ten wolontariat um, przyciąga. Um, Głównie takie osoby, z którymi często nauczycielom się łatwiej pracuje i to są najczęściej takie grzeczne dobre uczennice, które właśnie zawsze się, zawsze wykonają te zadania, które, na które się zgodzą, tak? Że nie wiem, czy macie podobne jakieś doświadczenie? No tak, zdecydowanie w liceum tak. Chociaż to się akurat zmienia tutaj też. Myślę, że się pewnie jeszcze pojawił nas w dyskusji temat, temat punktów, tak, które są za wolontariaty, które się zawsze pojawia. E, przy, przy różnych tam narzekaniach, czy nie narzekaniach, jakby są też, są też te dobre strony, że faktycznie niektórzy no, przeszli siłą rzeczy przez, przez jakieś tam różne doświadczenia wolontarystyczne. I to też spowodowało, że niektórzy. Mm, Niektórzy chłopcy po prostu przyszli na pierwsze spotkania od tak, bo byli ciekawi, bo robili coś wcześniej. Oczywiście dysproporcja jest duża, mm -hmm. ale to też nie oznacza, że nie należy próbować. My mieliśmy doświadczenie grupki takiej, która chciała nauczyć grać chłopaków ze świetlicy środowiskowej w kosza i zebrali się, wprawdzie tutaj, tutaj akurat był trochę problem jakby współpracy z danym miejscem. Mm -hmm. Natomiast jak najbardziej wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście jest ta. Trudność w tym, żeby to było dla nich gdzieś atrakcyjne. Mm -hmm. tak? To znaczy, no, często, gęsto w tym takim okresie rozwoju chłopaki potrzebują więcej aktywności, po prostu takiej zadaniowości może w tym mm -hmm. wszystkim. Tak? Znaczy, generalnie siadanie i, i jakoś tam dyskutowanie to może niekoniecznie o to chodzi. Często i bardziej, żeby oni się mogli wykazać, poczuć, poczuć ważni na jakimś tam polu, poczuć, że to jest jakieś wyzwanie do zrobienia. Da się to przeformułować. Nie? Tylko, tylko rzeczywiście czasami wymaga to więcej kreatywności. Ale mi się wydaje, znaczy u mnie akurat nie mam doświadczenia, że tylko dziewczynki. Czasami jest wręcz przeciwnie, bo te dzieci, które, w którym bardzo, bardzo zależy na ocenach, nie bardzo chcą się angażować, bo im szkoda, że, że lekcje stracą, że mhm. właściwie to trzeba się uczyć. to egzamin ósmoklasisty albo, albo jeszcze, jeszcze coś innego, już abstrahując od punktów. Ale tak naprawdę to są właśnie ta różnorodność, pomaga w tym, bo są osoby, które lubią organizować, wymyślać i planować, i są osoby, którym po prostu trzeba wskazać. W tamtym roku robiłam wolontariat w łazienkach, na przykład królewskich, w ogrodach. E, więc to była taka czysto fizyczna praca. E, mm. Oczywiście pierwotnie super warsztaty e, z, ze strony łazienek, ale tak naprawdę oni też się nauczyli sporo, tak mi się wydaje, o ogrodnictwie, o, o różnych rzeczach, ale to trzeba było wziąć grabie czy nożycę, coś przyciąć, coś zrobić. Jak e, przejęliśmy opiekę nad pomnikiem, takim, który mamy e, obok szkoły, więc to też jest takie na zasadzie, że trzeba coś zrobić. Wziąć trzeba szczotkę, y, zmiotkę i po prostu y, zrobić. Mm. Więc y, ja absolutnie nie mam doświadczenia, że tylko y, ci tak zwani lepsi uczniowie. Mm -hmm. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że ci tacy bardzo energiczni chłopcy. A tutaj Aha. też znajdują swoje takie, mhm. swoje, takie pole ujście energii, tak, jest mhm. konkretne działanie, trzeba coś zrobić i, i po prostu się, e, się angażują, tak? Jakby. Teraz myślałam, okazać oczywiście od tych zbiórek mhm. i faktycznie no, może powiedzmy, że właśnie to często takie kojarzenie no, zbiórka jakichś tam kolejnych rzeczy, kiedy to się powtarza w różnych szkołach, nie, no to faktycznie brzmi czasami zniechęcająco dla chłopaków, którzy no, chcieliby jakiejś akcji konkretnej, czegoś takiego bardziej sprzytupam. A, natomiast no, tak jak powiedziałaś, tak, jeśli, so, jeśli jest odpowiednie rozdzielenie zadań po prostu w każdej mm -hmm. grupie, tak, jeśli, e, jeśli tutaj te, te różnice trochę uwzględnimy bez, bez żadnej dyskryminacji, tylko mm -hmm. raczej właśnie starając się, starając te, się wzmacniać tak, to, co jest strony. czy raczej patrzeć na to tak rozwojowo, że po prostu potrzeby są często inne jakoś tam, to, to, można, to, to może to nam wyjść na plus jak najbardziej. Mm -hmm. Jest tutaj też chciała taki czynnik, też właśnie do wartościowania y, ucznia. Y, też ostatni nasz przykład to, kiedy w Dzień Papieski wolontariusze rozprowadzali kremówki y, w szkole i jeden chłopczyk na, no, po prostu rzutem na taśmę poprosił, czy on też mógłby te kremówki sprzedawać. No i już powiedziałyśmy, że no tak, no, żeby też się poczuł jakoś tam za, zaangażowany. On w ten dzień yy, yy, papieski nasz szkolny no po prostu wystroił się jak na największą akademię yy, szkolną. Chodził yy, po korytarzu dumny, bo on będzie rozprowadzał te kremówki. Chociaż na co dzień no, nie jest to yy, chłopiec, którego miło się gości na lekcji swojej. <laughs> <Rozumiem. śmiech> tak, a myślę, że to jest super ważne, co mówicie, że że wolontariat jest jakąś taką przestrzenią właśnie dla tych uczniów, którzy standardowo w takich akademickich, powiedzmy, kryteriach nie wypadają wcale tak dobrze, na no jednak też wykazanie się. Um, widzę tutaj na czacie, że jest pytanie o formalne aspekty wolontariatu i na pewno do tego przejdziemy, jak jest zorganizowany, czy jest zorganizowany formalnie i jak warto to zrobić. Ale właśnie chciałam trochę o tych umiejętnościach, bo zaczęliście o tym mówić już, że, że wolontariat tak naprawdę gdzieś tam też sednem tak naprawdę tego wolontariatu jednak jest też to, że oprócz tej realnej pomocy czy realnego działania – on bardzo rozwija waszych uczniów i uczennice. I to, nad czym się zastanawiam, to nad tym, czy ten proces uczenia się wy jako nauczyciele jakoś wzmacniacie, czy coś robicie, żeby on był jeszcze bardziej skuteczny. Ja jestem strasznym fanem w ogóle w tym momencie wizyt studyjnych mm -hmm. wszelkiej maści i też e, nawet postawiłem na to w tym roku bardziej nawet z takim momentem, że wstrzymujemy się troszeczkę z różnymi nowymi mm -hmm. rzeczami e, i szukamy, szukamy, rozwijamy ich na, na różne sposoby, niech wychodzą, niech poznają różne typy wolontariatu, może coś zaskoczy, może coś kogoś zainspiruje bo to jest dla mnie tak naprawdę sedno tego wolontariatu w liceum, w tym widzę też taką możliwość nadania mu pewnego pewnego jednak takiego statusu. Mm -hmm. bo dla części nauczycieli wiadomo, że mimo naszych tutaj różnych działań projektowych, promocyjnych, mimo tego, że w Warszawie, gdzie pracuję, tak to już wiadomo, same akcje społeczne wokół wolontariatu już dużo zrobiły i już jest postrzegane inaczej niż powiedzmy 10 lat temu. Natomiast ciągle jednak dla części nauczycieli jest to głównie kojarzenie z jakimś tam obszarem społecznym, charytatywnym, tak, a nie na przykład z rozwojem zawodowym, który jest tak naprawdę w ogromnej części dziedzin, tak, w które uczniowie idą. Zwłaszcza wydaje mi się, że że w przypadku bardzo, bardzo wielu uczniów to już za 2-3 lata tak po czy po gdzieś tam maturze te umiejętności, których nauczą się mhm. na, na wolontariacie, na wyjściu, będą im procentować w bardzo konkretny sposób, tak, więc, więc idę w to bardzo mocno, zachęcam do tego, żeby próbowali w najróżniejszych miejscach, korzystali też, też z tego, co oferują organizacje, mhm. Podczas, bo czasami oferują, mam wrażenie, że ciągle trochę za rzadko, mhm. jakiś samorozwój swoich wolontariuszy, tak, taki, no ale myślę, że o tym jeszcze też pewnie dwa słowa powiemy mhm. o tym, jak zadbać o wolontariusza Tak, tutaj miałam dość dużo takiego szczęścia, chyba, dlatego że w tamtym roku współpracowaliśmy z różnymi instytucjami. I tak naprawdę i w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej mieli uczniowie szkolenia właśnie o kompetencjach zawodowych i jakby wolontariat jako ścieżka kariery zawodowej. Też jakby osoba, która opiekowała się naszą szkołą z Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego, też przeprowadziła bardzo fajne warsztaty o kampaniach społecznych u nas w szkole. Jak byliśmy w łazienkach, to dzieciaki miały warsztaty i z ogrodnictwa, i z historii łazienek. Nawet przy okazji byliśmy w tym drewnianym teatrze, o którym niewiele osób wie tak naprawdę, że w ogóle e, istnieje. Z forum migracyjnym jak współpracowaliśmy. Świetne warsztaty, kilkugodzinne o międzykulturowości dla dzieciaków. Więc to są takie dodatkowe rzeczy, taka wartość e, dodana. Ale też jakby e, oni robiąc różne rzeczy, też nawet ostatnio z ósmą klasą z e, dziewczynkami e, Miałam dyskusję na ten temat, co może dać im wolontariat. Że to nie jest tak do końca, że jak nie wrócą i nie odrobią, nie, wiem, nie zrobią kolejnego testu. E to na tym stracą, bo robiąc dodatkowe rzeczy uczą się, choćby nawet redagując zwykły list do rodziców, a w nie. sprawie wolontariatu to też są kompetencje, choćby nawet te kluczowe, językowe, tak? W naszym przypadku też w języku angielskim to musi być zrobione poprawnie, jakby nie patrzeć, żeby też przeszło, e, przeszło dalej. Więc tak naprawdę oni się uczą strasznie dużo rzeczy. Nie. Poza takimi. Zwykłą współpracą, oczywiście planowanie własnego życia, własnych zadań. Też tak naprawdę ci wolontariusze, którzy rzeczywiście się angażują, muszą też umieć rozplanować czas, żeby jednak połączyć te lekcje, szkołę i... A, i wolontariat. Facto, naprawdę wolont... te... Tak, moglibyśmy wymieniać chyba do tak naprawdę facto, tak ci... do rana. Wejdę na wolontariat, jest okazją często do tego, co nazywamy szumnie nauczaniem takim projektowym, mm -hmm. czy jakimś takim Czyli bardziej tam, bardziej właśnie twórczym, zaangażowanym, a no to, tak okay. naprawdę na to często, czy brakuje czasu, czy też całkowicie rozumiejąc niektórych e, nauczycieli, przedmiotowców po prostu siły przy mm -hmm. realizacji Jasne. programu, tu dostają to często. Czyli tam, gdzie, nie wiem, gdzie jest trudność, tym, że raczej myślimy o tym, że na lekcjach przedmiotowych często ta edukacja przez działanie to jest trochę przerabianie lekcji na jakieś projekty, a tutaj mhm. właściwie to jest zupełnie po prostu taki naturalny sposób, w jaki to, ta edukacja się odbywa. Ona po prostu jest działaniem z natury, prawda? Jako wolontariat. Tak, e, ładnie. Siostro. Mnie znowu też zaskoczyło przy tej akcji naszej, wrócę do tych kromówek, ponieważ to była pierwsza taka akcja w ogóle w szkole naszej, to to, że też na spotkaniu pojawiłaś. Mm, to się nie nazywa samokrytyka, tylko jeszcze jakoś pewnie inaczej, profesjonalnie. Natomiast, kiedy zaczęłyśmy pytać dzieciaki, jakie są ich ymm, refleksje po, 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 po akcji, one same zaczęły wymieniać plusy i minusy. Akcji, czego wcześniej jeszcze nie zdążyłyśmy z nimi w żaden sposób przerobić. Też duża część wolontariuszy była, jest po raz pierwszy wolontariuszami. Piesze. Przeprowadziły ewaluację, nie wiedząc co to Dokładnie tak. tak. A my po prostu stałyśmy z siostrą i słuchałyśmy ich wniosków, ich pomysłów na kolejną tego typu akcję, ich sugestii. Co, I naprawdę to było takie bardzo. Wbrew pozorom wśród nawet pięciu y, uczniów z piątej klasy, bardzo profesjonalne mówią, to było dobre, 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 a teraz nad tym, nad tym musimy popracować. Y -y. A my Okej, okay, zapiszcie. Y -y. No Czyli i to, to już to no, to takie, było niesamowite. że też jakaś, jakaś duże przy tym, prawda? Takiej umiejętności oceny y, swoich y -y. swoich działań tak naprawdę i samooceny. Myślę, że też się udało y, gdzieś tam pobocznie, w międzyczasie doprowadzić do tego, że oni faktycznie, jeżeli jest taka samorefleksja, to znaczy, że oni też czują odpowiedzialność. Mhm. Bo jeżeli to by było właśnie tylko narzucone z góry i dobra, odhaczyliśmy, zrobiliśmy, to już jest za nami, no to nie zastanawialiby się nad tym, co było dobre, co było złe. Natomiast w momencie, kiedy do tego wracają i mówią, musimy to ulepszyć, a to zostawimy jak jest, no to znaczy, że czują się za to odpowiedzialni i że czują też w sobie moc sprawczą do tego, aby coś zmienić na lepsze. Mhm. Dzięki. Zachęcam też Państwa do tego Państwa, które nas oglądają, żeby zadawać pytania. Przypominam, że można na czacie zadawać pytania, komentować też może mają Państwo jakieś własne dobre praktyki albo rady, którymi chcieliby się Państwo podzielić. Ja jeszcze sobie pomyślałam o takim aspekcie wolontariatu, który jest ważny. To, jest, to są relacje i, i tak myślę, że pracując z, z uczniami, to co często od nich też słyszę, to to, że że dla nich ważna jest grupa, że przynależność jest ważna. I nawet wśród takich postulatów, które młodzież zgłaszała, kiedy pytaliśmy ich o dobry wolontariat, to taką bardzo ważną rzeczą był kontakt. To znaczy, że dla nich wartościowy wolontariat to jest wolontariat, który jest oparty na kontakcie. Czy u jest podobnie? A jeśli tak, to jak o to dbacie, żeby ten kontakt był? Kontakt to jest, wydaje mi się, taka rzecz, która angażuje, znaczy, jak, jak pod, hmm generalnie mam taką trudność z tymi kryteriami, że z jednej strony mi dużo ułatwia, z drugiej strony wszystkie mi się mieszają, jak zaczynam mówić. Tak, jeden, bo one się chyba po prostu łączą, o tak mówię. Tak, że tak, nie tak tak, tak. Ja tak bardziej pomyślałam o jakiejś, jakiejś strukturze tej rozmowy. Tak, tak. Ale y, generalnie tak, no kontakt, kontakt no, to jest ten niesamowity motywator. tak, To znaczy, no, wiadomo, kiedy dziecko trafi na pieska, którego pokocha, tak, albo y, młodszego kolega, koleżanka, której chce pomóc i nawiąże że nawiąże tą relację, czy nie wiem, wejdzie w, w jakąś instytucję, w której poczuje się po prostu dobrze, tak, no bo miło się poczuć dobrze szanowanym, gdzieś tam uznawanym w miejscu, w którym ten wolontariat robimy, to no, ono, jeśli się nic tam nie zepsuje po drodze, powiedzmy, z różnych tam jakichś względów, no to często gęsto się utrzyma w tym, tak? Na przykład, nawet mimo sytuacji lekcyjnej, zagrożeń, ocen, tak, wróci do, do tego, co było. więc dla mnie to jest w ogóle podstawa, podstawa tak naprawdę jakichś takich długoterminowych działań, czy nawet krótkoterminowych, bo jeśli mamy wolontariuszy na jakieś właśnie, właśnie pomniejsze akcje, z którymi się po prostu lubimy i którzy lubią ten jeden, dwa dni, trzy w mm. roku spędzić razem, bo jest fajnie, to... No właśnie, że ten tak. Tak też w grupie jest ważny, samych wolontariuszy. Chciałam zapytać o to, czy wy macie jakieś pomysły na to, jak można taką, taką tożsamość trochę tych wolontariuszy jako grupy też wzmacniać, budować? Ja przyznam szczerze, że jesteśmy na etapie um, myślenia o tym, jak, jak mm -hmm. to zrobić, żeby z jednej strony to też było naturalne dla nich, mm. a z drugiej, może um, delikatnie nakierowane przez nas. Bo faktycznie, o ile jeszcze, jeżeli oni są na jednym poziomie edukacyjnym, to jest do zrobienia, bo i tak się znają, przez lata się wi wi widują. To jednak, kiedy ten wolontariat uh, ogarnia kilka roczników, no to już najstarsi niekoniecznie z najmłodszymi czują jakąkolwiek, Więź. I jedną rzeczą, myślę, która może pomóc i na której bardzo nam zależy, to to, żeby też sprawić, żeby oni byli bardziej widoczni, mm -hmm. na przykład przez jednakowy strój tam z napisem wolontariusz w czasie akcji. To już sprawia, że oni no, złapią jakiś taki kontakt, że faktycznie jesteśmy w jednej drużynie. Natomiast no, w naszym przypadku to jest cały czas jeszcze na etapie takiego raczkowania. Aha. Czy wy macie jakieś takie. Znaczy, u mnie szkoła jest w ogóle y, trochę specyficzna, bo to nie jest duża szkoła, mamy około 50 uczniów. Mm -hmm. I generalnie w Montessori bardzo mocno stawiamy na budowanie społeczności. My każdy dzień zaczynamy od community meeting, gdzie się spotykamy. Uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami, y, dziękują sobie za różne miłe rzeczy, a tak naprawdę jak ja bym ja teraz. Y, Podliczyć to chyba 90% uczniów jest wolontariuszami. Mm -hmm. Mam podpisane mm -hmm. dokumenty przez rodziców, zgody, i tak naprawdę i tak naprawdę tą społeczność budujemy budujemy non stop, tak jakby wolontariat, jakby stworzyłam sekcję do sekcję wolontariatu przy samorządzie uczniowskim, więc tak naprawdę tak jak mamy spotkania w środę samorządu uczniowskiego we wtorki wolontariatu, ja i w ogóle podzieliłam na młodszych i starszych. Znaczy, szósta, piąta, szósta, siódma, ósma klasa, dlatego że było ich za duża grupa naraz, tak jak, jak dla mnie, żeby przedyskutować różne rzeczy. Poza tym ci starsi, jakby tutaj w te relacje, jakby zachęcam ich, żeby trochę byli tymi przewodnikami, żeby mm. kierowali, albo też właśnie, żeby organizowali różne akcje dla młodszych, jako dla odbiorców mm. tego wolontariatu. To myślę, że to jest ciekawy sposób właśnie na połączenie tych starszych i młodszych, że czasami taka relacja zupełnie koleżeńska nie jest może możliwa, albo taka mm, oczywiście, ale jakaś forma jednak relacji właśnie takiej z kolei bardziej mentorskiej tutaj, tak, czy wspierania? No bo my tak trochę ich traktujemy, są mhm. starsi, na przykład nas starsi 7-8 klasa nie noszą już mundurków, bo są starsi, mhm. bardziej dojrzali, e, więc też oczywiście wchodzą w tą rolę trochę takich, e, ja im ciągle powtarzam, że mają być tym role model dla, dla tych młodszych i czasami to się po prostu udaje. Mhm. Super, dzięki. Jeszcze wypisałam sobie dużo bardzo tych kryteriów, ale właściwie chciałam się skupić na, na tym jeszcze, które to jest mamy, czyli na inicjatywie młodzieży. Trochę o tym mówiliście tak naprawdę na samym początku, i, więc, więc też może jakoś ten temat został już poruszony, ale często kiedy my o tym też mówimy, bo oczywiście w CEO też duży, duży, duży nacisk gdzieś tam przykładamy. Do tego, to pojawia się taki kontrargument, który ja też jako osoba pracująca z młodzieżą rozumiem i empatyzuję, że to jest trudne, że młodzież się zapala i nie robi, że czasami oni nie wiedzą, co mają. Jak się pyta, to oni mówią, nie wiemy. Jak Wy się na to zapatrujecie? Ja sobie myślę, że akurat powiedziałeś o młodzieży, tak jakoś, <grym jakoś <grym mocno sobie o tym pomyślałam. Ja sobie zawsze wtedy zadaję pytanie, co jest tak naprawdę tutaj istotą. Czy to, że ma mi wyjść jakaś akcja, nie. czy ja mam jakby mieć laurkę z tego, że prowadzę wolontariat i jest, i jest w nim fajnie yy, i mam się czym pochwalić, czy jednak to, że oni mieli jakieś doświadczenia przemyślenia własne na ten temat. tak? Bo tak naprawdę jak się w to wejdzie, to, to nie jest tak, że to jest jedna szara masa, która yy, się angażuje, zapala, a potem nie robi. Tylko są ludzie, którzy w coś weszli, z czegoś skorzystali jeden musiał odejść z takiego powodu, inny, inny z innego, a trzeci jeszcze inaczej, tak? A trzeci na przykład postanowił działać w wolontariacie na własną rękę poza szkołą, co też absolutnie szanuję i mm -hmm. jakoś... Y też mając takie doświadczenia, że pewne rzeczy wolałam robić ze szkołą, mm -hmm. a pewne rzeczy wolałam robić sam, bo to było już dla mnie, dla mnie gdzieś ważniejsze. I tak naprawdę wtedy powinienem się cieszyć z tego, że, tak, że taka osoba, prawda, tak, że bierze, to na siebie, z... bierze to na siebie, angażuje się w taki sposób, w mm -hmm. jaki chce, w takim zakresie, jaki chce. A, I na pewno. Y na pewno takie trudne jest, kiedy, kiedy gdzieś zaczynamy coś kolejny raz, potem nie wiem, organizacja właśnie roku szkolnego tutaj nas, nas trochę blokuje, coś się dzieje w szkole. Chociażby w zeszłym roku, nie wiem, takim trudnym wydarzeniem dla nas był strajk, tak? kiedy bez względu na to, czy tam jacyś nauczyciele strajkowali, czy nie strajkowali, no była to zupełnie, był to zupełnie taki moment, kiedy my tak naprawdę wystartowaliśmy z różnymi rzeczami, a na przykład wizyty, na wizyty studyjne nie było ciężko zebrać uczniów, musieli nadrabiać zaległości po strajku, już mm. tak. Nie chcieli wychodzić w maju, czerwcu, kiedy wydawało nam się, że właśnie etap, moment matur, moment zakończenia roku będzie tym fajnym okresem. Było trudno, mm. ale no, jakby trzeba być elastycznym, kombinować, myśleć, i przede wszystkim nie, nie brać tego moim zdaniem do siebie. To jest jakaś porażka że to do, do, do dyrektorów, którzy oglądają, taka ważna gdzieś rekomendacja, żeby właśnie pamiętać o tym, że jednak to mm, wolontariat to nie jest tylko coś, czym szkoła może się chwalić o? i że, że bo, bo myślę, że często też pracując z nauczycielami to pojawia się taki, taka trudność, oni tak, tak często o tym mówią, że... No, że są jakoś rozliczani z tych efektów, Aha. i w tym sensie trudno jest zaufać młodzieży, kiedy ja jestem czuję się odpowiedzialny za coś, z czego będę rozliczana, tak? Ile osób wzięło udział, ile udało się zebrać, że tutaj trzy miesiące czyjejś pracy, a jednak w końcu nic z tego nie wyszło, więc tutaj też tak myślę, że to jest taki apel też do dyrektorów o to, żeby pamiętać tej wyrozumiałości wobec wolontariuszy, wolontariuszek i takim zaufać też w tym, że. Że coś, coś z tego wyjdzie, nawet jeżeli nie wyjdzie właśnie. Ja to jakoś jeszcze zawsze też mocno rozwijam, jeśli chodzi o współpracę z organizacją, to znaczy mm -hmm. wprawdzie organizacji nie wiem, czy nas oglądają, może, może ktoś, ale że to jest naprawdę no, gdzieś istotne, bo często słyszałem w takim rodzaju nawet pretensji, tak, że no, przecież przechodzili, już nie przechodzą. No, jest to szeroki temat, czemu wolontariusze nie przechodzą, Wcale nie jest tak łatwo wejść do obcego miejsca i, i z, z osobami dorosłymi poczuć się całkowicie tutaj okej. Okay. Często ci wolontariusze nie wiedzą, nie umieją, bo są wolontariuszami, bo nie są jeszcze wachowcami w tym, co, w tym, co robią. I bardzo często brakuje im tego prostego docenienia i nie poczucia, poczucia że nie są jakimś takim tutaj trochę, trochę przeszkadzajką. Tak? Z drugiej strony, jak już się angażują, czy jak już się okazują na przykład pomocni, no to często robią robiło bardzo, bardzo, bardzo dużo. I e, też trzeba zrozumieć te dzieciaki, że w pewnym momencie no, jest ta granica, tak, jest ta granica i, i że to jeszcze nie, i że to też no, jest wolontariat, nie, nie jakaś relacja zawodowa, tak, które, i, które, która taka relacja wolontarystyczna zakłada dobrowolność. Tak, I też to może ktoś jeszcze bardzo istotne. Jak wy sobie radzicie z tymi wyzwaniami? Znaczy, generalnie inicjatywa młodzieży to tak jak na początku mówiłam, że czekam na ich pomysły. Ale tak naprawdę, jak nawet mają pomysły, to wydaje mi się, że takie wsparcie jest niezwykle ważne nawet taka trochę niewidzialna ręka, tak? żeby ich przypomnieć, im podpytać, podpowiedzieć dlatego, że mają właśnie różne pomysły i na przykład chcieliby robić to czy tamto ale tak naprawdę. Jeżeli, no tak jak moja młodzież, jest w takim wieku, że jednak bez takiego pokazania trochę mm -hmm. ścieżki, czyli generalnie oni muszą, moim zdaniem, fajnie jak mają poczucie, że to jest ich pomysł, ich inicjatywa, mm -hmm. ale mimo wszystko trzeba ich w tym mocno wspierać, kontrolować też także troszkę, ale też dać takie poczucie czasami, żeby coś się nie udało. Dlatego, że no ja też chciałabym, żeby wszystko było fajnie i spektakularnie, ale no nie zawsze tak jest, bo się okazuje, że są zajęcia pozalekcyjne, bo się okazuje, że dużo klasówek w danym tygodniu jest, bo jednak się okazuje, że ten wspomniany zapał uczniów jest czymś powszechnym. Myślę, że wszyscy się z tym spotkaliście, że bardzo by chcieli, ale właściwie to kiedy? Ja mam dla nich kilka inicjatyw i tak naprawdę od września czekam na grupę uczniów, którzy się zgłoszą, podadzą mi konkretny termin, kiedy e, mogą pójść i wykonać <coughs> daną pracę. E, no i właściwie na razie czekam. Oczywiście grup już miałam pięć, które się zgłosiły, ale jeżeli chodziło o podanie konkretnego terminu, no to ja muszę porozmawiać z rodzicami. E, I w tym momencie jakby przychodzi już kolejny tydzień i, i kolejny tydzień, więc tak naprawdę e, trzeba ich wspierać i trzeba im przypominać ciągle i tak naprawdę dawać im też, bo oni to są tak naprawdę małe dzieci jeszcze. Nawet jeżeli są już w liceum, to oni nie są dorośli. Dopiero się uczą tego życia. Uczą się tak naprawdę jakichś relacji. Czasami trzeba podpowiedzieć, w jaki sposób znaleźć wolontariat. Mm -hmm. To tak jak te moje dzieci z, z pieskami właśnie. Więc w tym momencie jakby też znalazłam trochę inną drogę, w jaki sposób mm -hmm. mogą e, pomóc. Mądrość, która polega na tym, że inicjatywa jest, ale trochę nie ma pomysłu na to, jak ją zrealizować. I wtedy ty podpowiadasz, tak? To, dokładnie, tak, tak naprawdę. Szukamy mm -hmm. dla nich różnych innych akcji, czasami zastępczych, podobnych. E, właśnie można zorganizować warsztaty na ten temat, też im zawsze tłumaczę, dlaczego akurat to nie jest dla nich odpowiednie zajęcie. E, więc tak naprawdę potrzebne jest to wsparcie i wydaje mi się, że bez osoby dorosłej, e, która będzie im podpowiadała i też kontrolowała e, i tak trochę popychała do przodu, do sukcesu, to jest bardzo ciężko osiągnąć e, cokolwiek. Mm. My też zaczęłyśmy y, pierwsze spotkanie od wyjaśnienia podstawowych pojęć, czyli wolontariusz a koordynator. Mm -hmm. y, jesteśmy opiekunami wolontariatu, a nie wolontariuszami. Jesteśmy y, opiekunami wolontariatu, a nie, nie wiem, pomysłodawcami, nawet cokolwiek, co by jakby y, nas bardziej obciążało też od tej strony dawania pomysłów. Kiedy oni słyszą, że to jest wolontariat, wolontariuszy, no to też y, y, automatycznie bardziej się czują za to odpowiedzialni, y, czują, że. Ta szala e, ich odpowiedzialności za to e, pomysłów no, jest przechylona w ich stronę. My pomożemy i to też zawsze po, e, powtarzamy, że jesteśmy po to, żeby pomagać, e, bardziej niż po to, żeby e, wskazywać e, drogę. Czasami trzeba, oczywiście e, i staramy się to robić, natomiast zaczynamy od wyjaśnienia tych dwóch pojęć, koordynator mhm. a wolontariusz. Mhm. Dziękuję. Chciałabym przejść y, może do y, takiego kryterium, które właśnie stworzyłam je, a, znaczy zapisałam je tutaj z takim znakiem zapytania i ono też się odnosi do pytania, które padło na czacie, czyli o formalne aspekty wolontariatu. Wiem, że bardzo różnie to wygląda w szkołach i że są szkoły, w których właśnie gdzieś taki y, ten oddolny wolontariat y, najpierw powstaje, najpierw powstają działania, a potem powstaje jakaś organizacja, która stara się to y, utrzymać w ryzach, a czasem ona w ogóle nie powstaje i po prostu działa, y, tak powiem, że tak powiem bardziej oddolnie. Ale jest też taka duża potrzeba często, żeby, żeby wiedzieć, jak to tak naprawdę uporządkować, jak u Was jest zorganizowany wolontariat formalnie. To jakby ja tak naprawdę dzięki też szkoleniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej właściwie tak wpadłam na to, że trzeba by to rzeczywiście formalnie uporządkować. Oczywiście for, wolontariat jest wpisany w statucie szkoły mm -hmm. i tak naprawdę stworzyłam sekcję z samorządu uczniowskiego, bo tak było mi po prostu łatwiej tym mm -hmm. bardziej, że to się bardzo przenika, tak, tak naprawdę ci aktywni mm. przy małej szkole, prawda? Tak, zwłaszcza przy małej szkole, tak jakby ci młodzi aktywni ludzie bardzo często też są wolontariuszami, więc. Więc to jakby świetnie się sprawdza i też jakby zaczęłam w tym roku od wręczenia każdemu młodemu człowiekowi kartki A4 z, z umową pomiędzy mną a nimi, bo to też jest ważne ze względu na ubezpieczenie. Tak? I my wychodzimy też ze szkoły, robimy różne akcje poza szkołą, więc tak naprawdę ze względów też formalnych wydaje mi się, że jest to i, i prawnych bardzo ważne, też dla nauczyciela tak naprawdę jest to bezpieczniejsze mieć te dokumenty niż ich nie mieć czyli wy podpisujecie umowę między tak jakby szkołą tak to to a rodzic. i rodzicem Znaczy rodzic się... tak rodzic musi się podpisać że wyraża zgodę bo też nie chciałabym dopuścić do takiej sytuacji że nie wiem pójdziemy sprzątać wszystko jedno pomnik albo ulicę a w tym momencie jakiś rodzic będzie zgłaszał zastrzeżenia, że on może jednak sobie nie życzy. Tak? No, różnie może być w życiu tak naprawdę. E, więc dlatego y, wszyscy, którzy moi uczniowie też wiedzieli, że nie pójdą na żadną akcję, dopóki nie dostarczą mi e, dokumentu i rzeczywiście bardzo sprawnie e, mi to poszło. A to jest umowa roczna, czy jak, Tak, jak do, końca roczna, roku, do, końca do końca roku szkolnego. Mhm. Mhm. U nas jest podobnie. Ta sprawa formalna jest e, z jednej strony wydaje się straszna, bo to zawsze jest papierologia. Ale z Kolek, strony... która i tak już ma naprawdę dużo papierów. Tak, dokładnie tak. Natomiast z drugiej strony, jeżeli to się dobrze zrobi na samym początku, kwestia regulaminu, właśnie wpisania w dokumenty szkoły, y, kwestia stworzenia wzoru porozumienia, mhm. to no, tak naprawdę dalej się na tym bazuje. W, w, zasadniczo to się nie zmienia, przynajmniej no, przez ten... Przypisy się zmieniają, no, ale prodo to jest, na przykład, prawda? Tak, ale to, tak takie... to jest coś, co wiadomo, no, trzeba na bieżąco kontrolować, natomiast nie jest to też tak nagłe i nie wiadomo jak częste, żeby nie było pewnego fundamentu, jakim są dokumenty, które przygotujemy wcześniej. Faktycznie program Kto na ochotnika bardzo pomógł w, w tworzeniu tej mhm. dokumentacji, choćby przez propozycje pewnych dokumentów, które wystarczyło tylko dopasować do swojej szkoły, do swoich realiów. Mhm. I one funkcjonują, faktycznie funkcjonują w szkole. My podobnie podpisujemy porozumienia na podstawie ankiet zgody rodziców na początku roku szkolnego na dany rok szkolny. Ale w przypadku jakichś wyjść y, poza szkołę, no, prosimy rodziców o dodatkowe y, zgody na to, tak. Aha. Tworzymy normalnie kartę wycieczki, tak naprawdę, dla uczniów, więc wszystko jest. I rozumiem, prawem. że y, te umowy też są na rok, tak? Y, tak, na rok mhm. szkolny. Na Nawet szkolny. Y, postanowiłyśmy wykorzystać cały rok szkolny. Bo zdarzają się też y, akcje, zwłaszcza sportowe, na przykład w lipcu czy sierpniu. Aha, w związku z tym, się... jeżeli by się tylko udało w tym czasie jakiegoś wolontariusza złapać na terenie y, Warszawy, <grym to, <grym to no. dlaczego nie? I dlaczego by to miało być poza porozumieniem, już właśnie bez dodatkowego ubezpieczenia? Y, więc mhm. dajemy sobie ten margines 31 sierpnia. Czyli tutaj też dla osób ewentualnie, które oglądają i y, tak się zastanawiają, o co chodzi z tym ubezpieczeniem, chodzi o to, że jeżeli umowa między wolontariuszem a instytucją, która że tak powiem wolontariusza angażuje, czyli w tym przypadku szkołą jest zawarta na dłużej niż 30 dni, to taki wolontariusz jest automatycznie ubezpieczony z ZUS-u. I to jest jakby hmm, taka sytuacja, która no, łatwiej tak naprawdę wiele sytuacji, które się przy okazji wolontariatu mogą jednak zdarzyć różnych takich kłopotliwych stąd to ubezpieczenie. Andrzeju, czy wy też macie umowę? Macie formalnie zrobione? Tak, i właściwie powiem szczerze, że to jest no, jedyna formalność, tak, której trzeba gdzieś tam dopełnić. Ja tak sobie myślę, że to też jest. Jedyny profit taki, który wynika z ustawy wprost o wolontariacie. tak to tak, <grym> że... E, tak, no właśnie to, że... E, to, że właśnie wolontariusz jest ubezpieczony na tych nieszczęśliwych wypadków e, musi być tak, e, jeśli to jest dłuższe niż 30 dni. Więc tak, o to dbamy. Też takim poczuciem, żeby... E, Wiadomo, też pod kątem takim jakimś zadbania jest, to myślę, ważne. Chociaż wydaje mi się, że dla naszych uczniów akurat nie jest, nie jest jakoś gdzieś istotne ani w jedną, ani w drugą stronę. No, ale, ale o to dbamy. No i tak naprawdę mówię, to jest gdzieś właściwie jedyna rzecz, trochę odpowiadając na to pytanie, tak od strony formalnej. E, tak naprawdę no, to wystarczy zapis e, jakiś tam w statucie, e, czy to jest klub, czy koło, nie ma większego znaczenia. To jest nasza tak naprawdę wola, jak to nazwiemy. E, my się, że tak naprawdę myślę, że. Wszystko to, czy to jest wolontariat przy samorządzie uczniowskim, tak jak, jak jest u ciebie, czy jak inaczej, to już są nasze kwestie. Jak my to zorganizujemy, jak nam to byłoby wygodnie prowadzić, tak? tak. Od strony formalnej to są, to właściwie no, nie ma większego, większego znaczenia. Czy tworzymy regulamin, czy nie, to też zależy od tego, jak, jak chcemy pracować, czy potrzebujemy tego, czy nie. U nas akurat regulamin przyznam. Nie jest jakoś nam na razie potrzebny do Nie? czegoś. Może się okaże w przyszłości, że tak. E, przy różnego rodzaju jakichś tam trudnościach, które wynikną. Wiadomo, zawsze można się obwarowywać na różne sposoby i te kwestie formalne, ale powinny w moim poczuciu wynikać z praktycznych pobudek, nie, nie, nie dla odwrotu, samego stworzenia ich, żeby były, tak? Tak, myślę, że to jedna jakby... ważna rzecz, właśnie to jednak, żeby to było sensem i żeby to tak, było potrzebne, dokładnie. a druga rzecz, myślę, to są myślę też to, co, o czym wy też mówiłyście, że to jest jakoś jednak związane też z takim tym, jednak tą funkcją taką edukacyjno-wychowawczą, czyli o tym, że to wyręczenie umowy jest formą docenienia i zmotywowania. To znaczy jedna rzecz, druga rzecz jest też taka, że oni Wtedy są bardziej czują większą odpowiedzialność, mhm. dlatego że ja też tego ich uczę, że jeżeli coś podpisują, to muszą to przeczytać w pierwszej kolejności, a, a poza tym, jeżeli składają swój podpis, to, do czego się zobowiązują, tak jak wprowadziłam w tym roku dzienniczki e, wolontariatu. E, właściwie nawet nie po to, żeby ich pod koniec roku rozliczać e, z, z, i dawać im lepsze albo gorsze oceny zachowania, ale tak naprawdę po to, żeby oni sami mieli poczucie i sami mieli świadomość, że to są osoby, które na przykład przechodzą na spotkania wolontariatu, ale potem jakby niewiele się dzieje poza tym, tak? E, więc, e, więc tak naprawdę po to, żeby oni mieli samą sami świadomość, Ile czasu swojego poświęcili, w których akcjach brali, ale też potem myślę wydaje, że będzie mi łatwiej na przykład w przyszłym roku to jak w jakiś sposób zweryfikować, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, mhm. e, więc oni tak bardzo, e, bardzo pilnują, dopytują się, a ile mogę sobie wpisać? jak ja przygotowałem pismo dla rodziców tak, <laughs> czasu. E, a ja tutaj miałam lekcję z koleżanką, to czy też sobie mogę wpisać? No oczywiście, mhm. tak. No. Sama mhm. pomoc koleżeńska jest tutaj bardzo też ważna. A więc oni też zresztą, ich uczą tego, żeby oni pilnowali swoich spraw. Trochę tak, mhm. tak na przyszłość, takie organizacje. Bo oczywiście są osoby, którym się już się zdarzyło zgubić ten dzienniczek a, i gdzieś tam nowe sobie zakładają, więc, <grym> ja, więc ich uczę też, że to jest ich mhm. dokument tak naprawdę. W nie. przyszłości będą, nie wiem, będą pracować, będą robić wolontariat poza, a, który też ma zawsze tą papierologię, najczęściej niestety a, dość dużą. Więc to jest takie ważne też. też. Dla nich oni też się mogą pochwalić tak naprawdę, nawet pójść do domu, pokazać. Mhm. No to jest jakiś, jakiś wymi wymierny, wymierny, wymierny dowód tak, tego, z lat, że nawet jeżeli nie, wiem, nie brali udziału w jakiejś akcji, to w przygotowania też się liczą. Mhm. Ale nie będę ukrywać, że nas, przynajmniej w szkole podstawowej, ten y, regulamin y, także trochę chroni. Mm -hmm. Chociażby z tego powodu, że miałyśmy przypadki w poprzednim roku, że y, ósmokresiści obudzili się w marcu, punkty. że przydałyby się te punkty. Jasne. Ja nie mam nic przeciwko tym punktom. Uważam, że to jest dobry haczyk na wolontariuszy. A jeszcze nie spotkałam osoby, która zaangażowana w wolontariat by na tym straciła. Raczej to właśnie działa w pozytywną stronę. Więc jeżeli mają być te punkty, to jak najbardziej niech będą nawet 20. Na jak to wszystko zepsuje trudno, uważam, że warto. Natomiast jak co z takim stronie? wolontariuszem, który przychodzi w marcu i mówi: On chce do czerwca te 30 godzin wolontariatu zrobić. A my pokazujemy regulamin, i tam jest czarno na białe napisane, że. Przyjmujemy wol do wol wolontariuszy do końca października, koniec. Kropka. Jeśli miałeś dwa miesiące, jeśli tego nie dopilnowałeś, no to my nie możemy, bo to nie byłoby uczciwe w stosunku do, mm -hmm. do tych, co samo od września. Mm -hmm. Dzięki. Czyli że regulamin jest też jakąś taką formą. No jednak osadzenia tego wolontariatu szerzej, myślę, że też zdjęcie pewnej odpowiedzialności bardzo trudnej no z Was, jako takich, tych pojedynczych jednak często, albo, albo kilku osób w szkole, które tak trochę decydują same, tak? czy przyjąć, mhm. czy nie przyjąć, ile punktów i tak dalej. Myślę, że to bardzo ważny, ważny temat. Chciałam jeszcze raz zachęcić tutaj Państwa też do zadawania pytań. Jeżeli Państwo jeszcze mają chęć, to jeszcze jest jakaś ostatnia pewnie chwila na to, żeby jeszcze coś dopytać. Chciałam też powiedzieć, że jest strona ochotnicy.co.org.pl, na której znajdą Państwo materiały dotyczące też takiego formalnego aspektu wolontariatu i taki poradnik prawny z pytaniami i odpowiedziami, ale też wzoru dokumentów, więc bardzo zachęcam, bowiem, że tutaj takie... Taka krótka jednak rozmowa pewnie dla wielu osób, które chcą tak uporządkować wolontariat nie wystarczy, więc zachęcam, żeby sobie jeszcze doczytać różne szczegóły, ale ty poruszyłaś bardzo ważny temat punktów, myślę, że takich, który też bardzo emocjonuje. W tym roku może trochę mniej, bo nie ma podwójnego rocznika i te punkty już nie są aż tak może kluczowe naprawdę w tym, w tym takim sytuacji, kiedy uczniowie chwytali się już naprawdę wszystkiego, żeby tylko sobie ten jeden dodatkowy punkt, czy dwa, czy trzy... Zdobyć. Um, ale to zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć, jak jest taka możliwość. I ty powiedziałaś o tym, że, siostra powiedziała o tym, że, um, że to jest jakiś, może być jakiś haczyk i że nie jest to aż takie złe, bo, bo ostatecznie być może ktoś zostanie w tym wolontariacie, mhm. nawet jeżeli przyszedł tylko dla punktów, a nawet jak nie, to być może jakieś to będzie wartościowe doświadczenie. Um, ale chciałam zapytać o to, wiem, że Andrzeju, u ciebie pewnie temat punktów nie funkcjonuje już, bo to jest bardziej kwestia szkoły podstawowej. Ale jak u Was jeszcze, no właśnie, jak, jak ten temat punktów działa? Czy znaczy jest to na pewno istotne dla rodziców? Mhm. Wydaje mi się, ale w tamtym roku już rzeczywiście miałam takie doświadczenie z ósmoklasistami, że tak przyszli, bo y, punkty i chcieli coś robić, więc dałam im przestrzeń, tak naprawdę, do działania, bo ja też uważam, że motywacja, y, no może nie każda motywacja jest dobra, ale tak naprawdę, jeżeli przyciąga do dobrych rzeczy, do dobrych działań i, i naprawdę takim się spodobało im się, tak jak y, właśnie ósmoklasistów to już tak na spokojnie po egzaminach, ósmoklasisty, y, właśnie pracowali w Łazienkach w ramach wolontariatu co nie zawsze było e, dla nich łatwe, tak? no bo to jednak praca fizyczna i tu jeszcze ubranie odpowiednie e, dla młodego człowieka, ale bardzo im się spodobało i nawet w tym roku mnie się dopytują, a może byśmy mogli jeszcze do tych łazienek, bo właściwie było fajnie, e, bo na świeżym powietrzu, mhm. bo właściwie tak jak e, tutaj mówiliśmy też o współdziałaniu, o relacjach, też dla nich to jest bardzo ważne, że chodzili grupą, tak? że mogli mhm. sobie, tak naprawdę ciężko jest e, wysłać gdzieś jedną osobę, e, więc zawsze warto dać przestrzeń, żeby ta grupa poszła. Ale tak mi się wydaje, że jednak punkty mogą przyciągnąć, jeżeli to jest jedyna tylko jedna tylko motywacja. To też my mamy rok na to, żeby jednak na tych spotkaniach, y, różnie to jest rozwiązane, co tygodniowych, co dwutygodniowych, zależy od szkoły, wypracować u uczniów to poczucie odpowiedzialności i jednak nauczyć, pokazać im to, że jednak wolontariat to nie tylko punkty, ale także takie trochę budowanie ich y, kariery na przyszłość. Mhm. a Że nie tylko w tym liceum będą wymagać od nich, ale tak naprawdę to jest bardzo fajne doświadczenie. Mhm. Czyli się wydaje, że to jest już nasza robota opiekunowa. Można To jakoś przekierować, czy dać jakąś inną też po prostu, może Zuparno. obok, prawda? To też Na pewno ]padku. to jest. To, 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 to. Ja z punktami jakby mam tyle wspólnego, co generalnie na początku lipca, mm -hmm. przeglądając świadectwa do systemu rekrutacyjnego. Tak, bo to ważna informacja, to, że to, to szkoła, jakby do której uczeń kandyduje, tak naprawdę przyznaje punkty, prawda? Na podstawie wpisu na świadectwie. Tak, chociaż obowiązują na nas kryteria tutaj mm -hmm. miejskie, tak, które, tak. Które, które mamy i które de facto pozwalają. Te punkty są albo ich nie ma tak to znaczy, no, albo się przyznaje, Czy? albo nie, albo nie. I właściwie no, mając zapis na świadectwo, jesteśmy zobligowani to zrobić. Czasami faktycznie no, jest to trochę trudne, no, widząc, że ktoś brał udział w długotrwałych, fajnych działaniach a ktoś inny ma wpisane po prostu jeden dzień działania jakiegoś tak, nawet już niezależnie od wolontariatów szkolnych i regulaminów, no po prostu zaangażował się w jakąś jednorazową akcję gdzieś tam. No sam akurat też pracując z, gdzieś tam z młodzieżą terapeutycznie, poza szkołą w moim zawodzie no gdzieś się z tym spotykam. Z różnych. Znaczy, różny jest ten głos, różnie to jest traktowane. Mm -hmm. Mi czasami jest gdzieś z tym trudno. O, tak, tak zupełnie osobiście. Ale myślę, no, że tak samo jak, jak i w dorosłym życiu. Tak? No, nie ja osobiście nie jestem fanem nazywania na przykład stażu wolontariatem, tak, w różnego rodzaju miejscach, a tak się robi. W mojej branży bardzo często, tak, gdzie, gdzie gdzieś zdobycie praktyki stażu właśnie psychologicznego, pedagogicznego jest równoznaczne wolontariatowi. Uważam, że tak być nie powinno, a, a, a niestety się do tego sprowadza w, bardzo często. No, Wolałbym, żeby takiej praktyki nie było, wolałbym, żeby jednak tego wolontariuszy nie stawiać na motywację zewnętrzną w różnych, w różnych sytuacjach. Z drugiej strony świat tak funkcjonuje. I okej, okay, no jeśli ma z tego wyniknąć coś fajnego dla niektórych, w porządku, szukajmy kompromisu, szukajmy, szukajmy jakichś rozwiązań. Może jakimś rozwiązaniem byłoby przyjęcie jakiegoś jednolitego kryterium dla, dla wszystkich szkół w rodzaju. Określanie jednak, czym miałby być wolontariat, mm -hmm. za który przyznajemy punkty, tak? w jakichś mniejszych, mniejszych bądź większych ramach, tak tutaj tej przyjęcie być może, trudno mi powiedzieć. O pewnym kryterium jest wyznaczenie przynajmniej w szkołach podstawowych, aby taki wpis na świadectwie się pojawił, że dana osoba była zaangażowana w wolontariat jest minimum 30 godzin. Yy, czynnego... Yy, u, u was to yy, tak działa, prawda? Że, tak. U, wy tak, tak przyjęliście jako szkoła takie kryterium. Mhm. Yy, tak. I faktycznie też działają dzienniczki, które po prostu wolontariuszy uwielbiają. Z samego faktu, że <grym mają <grym dzienniczek, to też jest coś takiego dla nich dowartościowującego. Aż sama jestem zdziwiona tym, jak, jak, jak <grym> ważny jest. jest dzienniczek dla wolontariusza. To trochę jak jest jak bardzo się gra, cieszą. prawda? Zdobywanie jakby... Trochę jest tam taki rodzaj gamifikacji, że zdobywam jakieś odznaki, tak? Bo tutaj wpis, podpis... Trochę tak to pewnie wygląda, natomiast no, ja bardzo lubię to słowo prestiż. No i trochę tak jest, że jak już mam ten dzienniczek, to, to jest już prestiżowo, troszeczkę. No i dobrze, ja myślę, że to, że to nie jest nic, nic złego, zwłaszcza, że oni nie są w tym butni. Natomiast y, dla mnie taką też y, takim sygnałem od dzieciaków było właśnie poprzedni rok, kiedy cały rok miałam wrażenie, że ósmoklasiści są tam tylko i wyłącznie dla tych punktów. No i to bywa takie demobilizujące i faktycznie zastanawiam się wtedy nad wartością tego wolontariatu, czy to o to chodzi. Po czym w czerwcu, kiedy na ostatnim spotkaniu przeczytałam im listę osób, które dostaną wpis na świadectwo, usłyszałam od nich tylko siostro, jak już od września będą jakieś akcje, to niech siostra o nas pamięta. Hmm. co im zupełnie już było do niczego niepotrzebne. Natomiast pokazało, że to jednak ma wartość, to jednak no, jest coś więcej niż te punkty. Takie wzruszające momenty kiedy się okazuje, że, ma, <grym> że jednak młodzież jest czasem lepsza niż mamy o niej zdanie, prawda? <grym> Słuchajcie, chciałam na koniec, właściwie musimy już powoli kończyć, ale um, zadać takie pytanie Pokorzystając też z tego, że jednak mówimy do dyrektorów, i pomyśleć o tym, że gdybyście mieli powiedzieć coś do dyrektorów czy dyrektorek, czego Wy potrzebujecie, czego potrzebujecie wy, uczniowie, żeby naprawdę rozwijać ten wolontariat? Z punktu takiego widzenia tego, jak działa szkoła, jak jest zorganizowana, jak, jak się też sam dyrektor odnosi do wolontariatu, to co by to było? Co, co jest takie najważniejsze dla was? Ja może powiem o czymś, co sama doświadczyłam zwłaszcza podczas pierwszego etapu y, tego programu kto na ochotnika, kiedy on był bardzo skoncentrowany też na y, szkoleniu koordynatorów. Tam pojawiały się różnorodne właśnie propozycje warsztatów dla koordynatorów, co sprawiało, że były, one były raczej w godzinach szkolnych naszych. Tak, tak. I to, co mnie bardzo zaskoczyło, to zaufanie naszej pani dyrektor, która praktycznie nigdy nam nie odmówiła udziału w takim szkoleniu. Powtarzała, że y, takie dwa teksty były najce, naj, naj, y, najczęstsze, że albo trzeba, trzeba to zrobić, musicie jechać, albo y, jedźcie, wracajcie i działajcie. Mhm. Więc jakby y, to zaufanie w tym. Y, jej akceptacja też tego, no i nie tworzenie jakichś barier w tym, żebyśmy my same się kształciły, chociaż nie mogłyśmy na to wziąć wolontariuszy, no bo jest ogromną, ogromnym wsparciem. I faktycznie człowiek czuje wtedy, że no nie jest w tym sam, nawet jeżeli fizycznie odpowiada za to jedna, dwie osoby, to jednak jest to zaufanie i przyzwolenie na to, aby ten wolontariat mhm. funkcjonował w szkole. I czy to też się wiąże z jakimiś organizacyjnymi czasami... Wyzwaniami, prawda? Dla tak. szkoły Bo warto, by jednak nas tam fizycznie nie było w tej szkole, a dzieci jednak na lekcje przychodziły. Dzięki. Tak, bardzo ważne jest tak naprawdę wsparcie. Ważne jest też, moim zdaniem, a już w sierpniu, żeby jednak zorganizować tak czas nauczycielowi, który ma się mhm. opiekować wolontariatem, żeby miał szansę na spotkania eee, i prowadzenie tego klubu. Ja mam taki pla w planie przewidziany po prostu czas na ten wolontariat, eee, jakby zaplanowany, tak. Eee, a wiem, że nie zawsze tak się dzieje i jeżeli koordynator ma, nie wiem, czekać trzy godziny na, na to, aż uczniowie skończą lekcję, to nie zawsze też to jest łatwe. Albo na odwrót, mm. tak, e, ko koordynator kończy bardzo późno, to też uczniowie niekoniecznie będą czekali na niego. To proza życia. E, tak, moim zdaniem też bardzo ważne jest tak naprawdę docenienie, dlatego że tak jak już mówiliśmy, czasami e, coś, co jest e, na zewnątrz bardzo małą akcją, E, wymaga bardzo dużego e, zaangażowania czasowego, takiego, którego, e, którego nie widać. E, to taki, taki przykład z mojego podwórka, e, fakt, że w jakiś sposób przejęliśmy trochę formalną opiekę nad... Pomnikiem, który jest koło naszej szkoły. To ja musiałam wykonać około 8-9 telefonów do różnych instytucji, bo nie chciałam, to jest oczywiście zabytkowe, więc ja nie chciałam takiej samowoli zrobić, że teraz pójdziemy, będziemy czyścić, no bo tak naprawdę, no to nie chodzi o to. Więc zanim jakby uzyskałam zgodę od odpowiedniej instytucji, to zajęło dość dużo czasu, tak naprawdę. I to jest taki czas, który my jako koordynatorzy bardzo często poświęcamy, a jakby to jest tak zupełnie poza, tak? Poza wszystkim. I czasami jakby zaangażowanie uczniów też jest ogromne, a potem się okazuje, że z jakichś powodów akcja nie wypaliła, tak? Mhm. Czasami tak się zdarza, albo efekty są mierne, jak na przykład w tym wolontariacie akcyjnym. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby też ci dyrektorzy, żebyście Państwo tak już zwrócę się do dyrektorów, doceniali a i wolontariuszy, i koordynatorów. Dzięki. Ja myślę o, o takich rzeczach... O... Myślę, że przede wszystkim to, aby wolontariat był traktowany poważnie. Jako jednak ważne uzupełnienie życia życia szkolnego, lekcyjnego, jako szansa dla, na rozwój dla dzieciaków pod takim kątem umiejętności. Przykre, Przykresła takie chwile jakby ze strony, ze strony właśnie, głównie jeśli to się dzieje gdzieś tam ze strony dyrekcji, akurat mam okazję też pracować jako mentor w... E w waszym programie, tak? Mm -hmm. Klona Ochotnika. I rzeczywiście, kiedy rozmawia się z dyrekcją, ma się wrażenie takiego przytakiwania trochę dla dobrego mm -hmm. tonu, natomiast jakby niechęć na zrozumienie, o co w tym wszystkim chodzi, mimo że wydaje się, że już różne rzeczy zostały powiedziane. Oczywiście rozumiem, czasami to jest ciężkie, czasami ciężko gdzieś przełamać taki. Taką ogólną, ogólne dziś postrzeganie wolontariatu, ale rzeczywiście zachęcam do tego, żeby potraktować to poważnie, potraktować to jako, jako coś fajnego, co może wnieść bardzo dużo w życie szkolne, szczególnie właśnie, że można to prowadzić na najróż, najróżniejszy sposób, tak i bardzo często to na co gdzieś narzekamy, czyli brak pewnych, nie wiem. Postaw w dzisiejszych czasach, tak, na to, że hmm. kiedyś szumnie było lepiej, tak? To y, właśnie są sprawy, które możemy i które możemy właśnie ćwiczyć w wolontariacie. A druga taka rzecz, y, która tu mi się zawsze która tu mi się nasunęła, kiedy mówiłaś, y, związana z grubsza. Może trochę obok, może, może trochę z tym, że często to wsparcie jest przede wszystkim dla nauczycieli szkoleniowe. E wiadomo, e wsparcie i da danie takiego pola uczniom wymaga czasami zwolnienia ich z lekcji. Mm -hmm. To jest oczywiście zawsze gdzieś trudne i nie chcę nikomu mówić, że ile, ile godzin powinien wolontariusz być zwolniony, czy powinien być zwolniony, jak, ale że zawsze warto rozważyć różne za i przeciw, tak, które, które są i podejść do sprawy indywidualnie. E raczej w taki sposób, że jakby nie zawsze ta, ten czas wysięgnięty na lekcjach, powiedzmy, jest równoważny mm -hmm. temu, ale z drugiej strony czasami mamy doświadczenia, że na przykład na zawody sportowe nie ma problemu z wychodzeniem mm -hmm. na wolontariat, już troszkę gorzej. A, więc. Prośba do dyrektorów, podejdźcie do tego indywidualnie, zastanówcie się, co jest w danej sytuacji ważniejsze i naprawdę spróbujcie zrozumieć, o co chodzi w akcji. No. to jestem w dobrej sytuacji, pracuję w szkole Montessori, gdzie według filozofii jakby edukacja jest ważna, ale także praca. Uczeń powinien już właściwie dziecko od początku powinno dzielić swój czas, więc tutaj mam to wsparcie, więc rzeczywiście jestem w dobrej sytuacji. I to też jest temat, który porusza też współpracę nie tylko koordynator, dyrektor, dyrektor, koordynator, ale też y, włącza w to dzieło wolontariatu radę pedagogiczną okay. i pozostałych nauczycieli. Bo często y, pewnie problemy, które mogłyby być z wyjściem uczniów są też związane z właśnie z podejściem innych nauczycieli do wolontariatu czy rodziców, którzy w, mogliby robić jakieś opory. Y, u nas też akurat jest y, taka sytuacja, że to, co już wspominałam na początku, czy y, brak sali, przestrzeni takiej fizycznej dla wolontariatu, czy właśnie różne akcje, które się by odbywały w ramach y, zajęć szkolnych, no jednak są możliwe dzięki życzliwości nauczycieli i rodziców. Mm. Więc to jest ogromne wsparcie, bez którego nie wyobrażam sobie funkcjonowania wolontariatu w szkole. Gdybym tak miała podsumować, to słyszałam takie rzeczy, że potrzebne jest zaufanie. To jedno tak y, zaufanie do tego, że to jest ważne. I naprawdę traktowanie tego jak czegoś ważnego, docenienie tego realne, docenienie tego, że to jest coś, co wspiera w ogóle szkołę jako społeczność, ale też szkołę jako instytucję edukacyjną i wychowawczą. Usłyszałam, że takie też po prostu zwykłe docenienie, usłyszenie tego, że to, co robisz, jest potrzebne, jest ważne. No i też to, że dyrektor trochę nadaje jakiś ton szkole i ton temu, czy rada i rodzice wspierają, czy słyszą ten komunikat nie tylko od tego jednego nauczyciela, tak, który jest odpowiedzialny za wolontariat, ale też od innych osób w szkole. Że no właśnie, że, że ten wolontariat to jest jakaś nie przebudówka do, do uczenia, tylko jakieś samo uczenie się tak naprawdę w praktyce. Nie? Dzięki. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym webinarium. Mam nadzieję, że, że dużo Państwo z niego wynieśli jakiś praktyk porad. Dla mnie też jakoś zawsze jest poruszające słuchać, słuchać tego, jak zaangażowane osoby nauczyciele opowiadają o swojej pracy. Bardzo Państwa zachęcam też do tego, żeby zajrzeć na stronę www.ochotnicy.co.org.pl, bo tam znajdą Państwo i dokumenty, i wzory, i różne odpowiedzi na pytania, ale też materiały, które pomagają rozwijać tę bardziej właśnie miękką stronę wolontariatu. Dziękuję bardzo Wam, moim gościom. Jeszcze raz powiem: siostra Rosalia Grzelak, Agnieszka Gajewska oraz Andrzej okay. Jamiałkowski. I życzę miłego weekendu wszystkim. Dziękuję.